To już mamy taką trasę EMI. Czekaj, ja nie wiem jak ty tam wejdziesz. Po tej drabinie, bo ona jest zapionowa, powiem ci. Pan tam nam proponował jakąś łódkę, żeby popłynąć gdzieś tam. Z twoich koszmarów? Dawaj, dawaj. Ale tu pięknie wygląda. Dobrze trafiliśmy, chodźcie. A, tu. Znowu drabina. Ale była mega wycieczka, co? No. Tak. Tylko bardzo wyczerpująca. Byliśmy na jednej górze, na drugiej, na trzeciej. No. Dwa razy na jedną górę. Wszystkie góry żeśmy pozwiedzali, wszystkie najpierw fortece. Po góry, ja później po schody, drabiny. Później plaże, nie plaże, drabiny. Jezu. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. No i jak to na Chorwację przystało, wąskich uliczek nie mogło zabraknąć, a w tych wąskich uliczkach restauracje, przed chwilą jakieś lody, nie lody i takie sobie właśnie małe centra. W Omisiu też są wąskie uliczki, restauracje, kawiarnie i ciekawe miejsca. Ej, ja bym myślał, nie wiem czy to nie tutaj by trzeba było gdzieś iść na górę, żeby wejść. Chodźcie, idziemy tu? Chodźcie, tu zobaczymy. O, kościółki. Musiu, mają boleć. Patrz, jakie fajne schody. Musimy wypróbować, jak się po nich chodzi. Czy je dobrze zaprojektowali? Czy się wygodnie po nich wchodzi? Elegancko. O, restauracja na prawo, restauracja na lewo. Nie będziemy tutaj kręcić. Ja też jestem głodny. Przecież na głodówce jesteśmy. Chodźcie tutaj. Ale tu pięknie wygląda. Dobrze trafiliśmy, chodźcie. Mamy tą drugą twierdzę. Patrzcie, jakie piękne bramy. Drogi z kamienia. Elegancko. Patrzcie, jak cudownie. O. Nawet długo nie trzeba było szukać. W ogóle nie trzeba było szukać. Trafiliśmy od razu. No, przedtem żeśmy gdzieś chyba źle poszli, co? Nie, przedtem to była inna twierdza. Większa. No tamta była. No tamta była inna. Tamta była forteca, a to będzie. A to będzie wieża, tylko taka duża. Ale jak damy radę na nią wyjść dzisiaj, to jutro śniadanie będzie tak smakować. Wow. Te kościółki to kurde jak w tym. Jak też gdzieś we Włoszech, czy gdzieś trochę tak wyglądają i mi się kojarzą z Assassin's Creed, z takiej gry ciekawej. Wow. O, ale te schody to nam dają popalić dzisiaj. Poszli na głodówce w góry. No nie. O. No właśnie widzę, że tam już ktoś stoi i czeka na te nasze 20 kun. No ale nic, idziemy. Zobaczyć. Ticket. Tutaj mamy pana. Ale wchodzimy dalej. 20 kun od osoby dorosłej. Za dzieci nie płacimy. I idziemy podziwiać. Takie ono. Takie o bilety. O, tu widać parking. Nasz samochód nawet widać. No stoi tam. Idziemy. O! Dobra, nie, najpierw już tu wyjdźmy. Na górę. Zobaczmy tą fortecę chociaż, na którą mieliśmy iść. Bo tu ją raczej powinno być widać. Kurde, jakieś mury się zbierają. A tamta nie wiem gdzie jest. Jeszcze gdzieś schowana. Tutaj właśnie jeszcze. Jak przechodziliśmy przez most, to pan tam nam proponował jakąś łódkę, żeby popłynąć gdzieś tam. Ale widoczki też są przepiękne. Tam w ogóle jakaś jaskinia. Kurde, dobrze by tu było popływać, ale dzisiaj już jest trochę za późno. Na jeden dzień
jest i tak dość dużo wrażeń. No tutaj, tu pójdziemy, no. Tu pójdziemy zobaczyć na samą górę, nie? Zobaczymy, jakie widoki. Czekaj chwilę. Idź za mną. Pomału. Albo daj rękę. Ale tu wieje. Tam u góry chyba będzie jeszcze bardziej wiało. Idź pierwsza już, no. No dobrze, że tu poszliśmy, nie? Na taką twierdzę. Tylko mi się chce pić i usiąść. Przecież dopiero co piłaś i jadłaś i siedziałaś. Nie? No, chodź tu zobaczymy, jak wygląda. Chodź tutaj, chodź, chodź. Emma, chodź. Popodziwiamy widoczki. Widać pięknie cały Omiś. Hotel. Dachy. No właśnie. No idziemy, idziemy. Normalne, że idziemy. Idziemy do góry. Tu nie, nie, do góry, do góry, do góry, do góry. Idziemy na sam szczyt. Sam szczyt. Sam szczyt. To jeszcze dalej? No, jeszcze kawałek. Jeszcze kawał drogi. No. O, ciężko to. Ciężko. Ciężko się idzie. Ale damy radę. Można powiedzieć twierdzowych. Twierdzowych schodach. No. Takie ciężkie. No, ciężko. Duże stopnie, nie? Oj, wow, patrz do przodu. Jak my tam wejdziemy? Nie, muszę wyłączyć kamerę. Patrz, jak fajnie wygląda. A jakie jest schodki? No, wieje trochę. Przeciąg. Idzie się zmęczyć. Okienko. No. Kozacko. Kozacko. Kozacko, kozacko. Później będziemy odpoczywać. No później będziemy odpoczywać, my idziemy jeszcze do góry, nie? Trzymaj się. Ale trzymam, co? No trzymaj, trzymaj. Sufit. I jeszcze tam, do góry. Tylko tutaj. Mamy, haj, haj. Tu już mamy taką trasę EMI. Czekaj, ja nie wiem, jak ty tam wejdziesz. Po tej drabinie, bo ona jest zapionowa, powiem ci. Wejdziesz? Nie wiem. Jezus. To idź ty pierwszy. No ja pójdę pierwszy. Darka, jak trasa? O czym się? Z twoich koszmarów? Dawaj, dawaj. Co za kopuła tutaj. Kurde, jak tu wąsko. Tak jest ścieżka. No i jesteśmy w jednym z wyższych miejsc, kurde, ale mi się aż w głowie kręci. Dali radę? Ale piękne widoki. O, ale widoki. Tutaj fotka jeszcze musi pójść. Ej, ale gdzie ta forteca się podziała? Gdzieś tam za górą, no ale z tej fortecy to dopiero byłyby widoki, co? Wow, kurde. Mi się aż w głowie kręci. Ale, ale widoki. No wie, o stąd to byś zjechała na ślizgawce tam na dół. Ja pierniczę. No ten tunel, tam zdjęcie będzie fajne na ten tunel. No wiem, wiem. Wow, ale góry. Tutaj jest pięknie. Kurde. Mega. Tam właśnie droga się kończyła. Tam idzie droga. Tam przedtem pojechaliśmy autem. Idzie. O, tam. I tu już nie ma drogi właśnie. I tam dopiero coś robią. Burzą skały. I zrobią tam jakąś drogę. Będzie ciekawie. Ale cudownie. Naprawdę. Przyjedźcie zobaczyć Omiś.
i wejdźcie sobie chociaż tutaj na tą małą wieżyczkę. Znaczy, no nie taka mała. Forteca byłaby lepsza, no ale nie ma co narzekać. Są poręcze, jest drabina. Drabina pionowo schodzi w dół. No i trzeba tędy przez to wąskie przejście sobie ładnie przejść, zejść. Kto pierwszy? Nie. Ręka w górę. No jak, sama mam stąd zejść? No sama, sama. To jest naprawdę ta drabina. Nie bój się, mama sobie poradzi. Mama jest duża. Poradzi sobie. Gdzie? A, tu. A, tu. Znowu drabina. Wow. No. W prawo? Jest ląd. Jest ląd? Jesteśmy uratowani? Mhm. O, rzeczywiście. Jest ląd. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć. Fighting.